25 sierpnia w magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stafiejczuk. A dzisiaj praktycznie ostatni już meldunek z okresu przygotowawczego piotrkowskich drużyn piłki ręcznej. 4 września spotkanie we własnej hali, nowy sezon PGNiG Superligi rozpocznie piotrkowianin. Rywalem naszej drużyny będzie Torus Wybrzeże Gdańsk. Drużyna Bartosza Jureckiego ma za sobą ciężki okres przygotowawczy. Ciężka praca, chorówka, zgrywanie się, robienie wszystko tak, żeby ta nasza gra wyglądała tak jak w końcówce zeszłego sezonu, czyli grać, że chcemy grać bardzo szybko, do przodu, dużo biegać, bardzo twardo w obronie i to nam przynosiło pod koniec sezonu dużo korzyści, więc chcemy to utrzymać. Oczywiście w ataku pozycyjnym grać długocierpliwie, na te wszystkie elementy nakładaliśmy duży nacisk, współpraca z obrotowym, dużo gry w biegu skrzydła, więc ogólnie dużo ciężkiej pracy, sparingi, dosyć dużo w miarę sparingów rozegraliśmy, raz 6 czy 7 i ogólnie mogę być bardzo, jestem zadowolony z tych sparingów, fajnie to wyglądało. Były momenty, gdzie chyba byliśmy jeszcze ospali albo wyszliśmy się na świeżo z autokaru. Ale ogólnie jest charakter, jest wola walki i no i czekamy na ten pierwszy mecz. Ja jestem zadowolony z takiego początku ligi, bo odkąd tu jestem, to chyba takiego losowania na początku nigdy nie mieliśmy, gdzie trafialiśmy na mocne zespoły na początku sezonu, a wiadomo, jak się zacznie dobrze, to potem sezon może się rozkręcić i być jeszcze lepszy. Także ja tutaj trzymam kciuki i mam nadzieję, że zaczniemy z mocnym przytupem tą ligę. Wiadomo, że troszeczkę los nas nie oszczędzał na początku sezonu, jest parę urazów, ale myślę, że jesteś bardzo doświadczonym zawodnikiem. To jest normalne, to nigdy nie jest tak, że zespół po okresie przygotowawczym w pełnym składzie bez urazów przystępuje do pierwszego meczu. Nie, no wiadomo, mikrourazy takie zdarzają się. Jesteśmy pełni optymizmu, że wszyscy dojdą do ligi i będziemy grać, będziemy zdrowi w 100% wszyscy, a jeżeli tak będzie, to jestem spokojny o te 3 mecze. Jednym z 4 nowych zawodników naszej drużyny jest doświadczony Adam Babicz, były reprezentant Polski, który na parkietach najwyższej klasy rozgrywkowej występuje od 2005 roku. Sparingi są po to, żeby jak najlepiej się zgrać, to prawda, i na pewno w tych meczach swoje zagrywki trenowaliśmy, jak i w ataku pozycyjnym, jak i też próbowaliśmy swoich różnych obron. No cóż można powiedzieć, jeżeli niektórzy mówią, że sparingów się nie wygrywa, ale no niektórzy też powiedzą, że wynik idzie w świat. Ja na to też tak nie patrzę, czy wygrywaliśmy, czy przegrywaliśmy. Najważniejsze jest to, jak wykonywaliśmy swoją pracę na boisku i jak później to trener podsumował. Piotrkowski zespół 3 pierwsze mecze rozegra przed własną publicznością. 4 września o 19 z Torus Wybrzeżem Gdańsk, 10 września w piątek o 17.15 ze Stalą Mielec i 18 września, to będzie niedziela, z grupą Azoty Tarnów. 4 dni później niż piotrkowianin, czyli 8 września, rozpoczną nowy sezon szczypiornistki Piotrkowi. Drużyna trenera Krzysztofa Przybylskiego zacznie, podobnie jak piotrkowianin, meczem we własnej hali, a rywalem będzie wicemistrz Polski KPR gminy Kobierzyce. Nasze zawodniczki są bojowo nastawione, mimo kilku urazów, które przydarzyły się w okresie przygotowawczym. Dobre granie było tutaj w Piotrkowie i w Lubinie. Myślę, że ten pierwszy turniej w Łaziskach też był taki bardzo dobry na przetarcie. Bardzo mocny Lublin, dobre Kielce, dobry Chorzów. Myślę, że tutaj takie korzystne sparingi. W tej chwili też zagraliśmy, powiedzmy, rozegraliśmy w sumie 9 meczów sparingowych. Myślę, że można być zadowolonym z tego, że mogły pograć wszystkie zawodniczki. Na pewno szkoda, że mamy w tej chwili wąską kadrę i gdzieś tam nie jesteśmy w stanie na treningach do końca zrealizować wszystkich rzeczy, które bym chciał, ale staramy się to w jakiś sposób uzupełniać meczami sparingowymi. Zostały nam jeszcze 2 mecze sparingowe przed ligą. Teraz w najbliższy czwartek o godzinie 16.30 gramy tutaj w Piotrkowie z Perłem Lublin. Potem tydzień przed ligą, czyli w środę 1 września z AZS-em a WF-em Warszawa rozegramy ostatni mecz sparingowy. No i 8 września rusza liga. Myślę, że bardzo ciężki mecz z KPR gminy Kobierzyce ze srebrnym medalistą mistrzostw Polski ubiegłego sezonu, ale
przygotowujemy się do tego spokojnie. Mam nadzieję, że jeszcze trochę więcej zawodniczych będę miał do dyspozycji do momentu rozegrania tego pierwszego meczu. Atmosferą jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jest bardzo dobrze, bardzo sympatycznie się trenuje. Jeżeli chodzi o drużynę, celujemy w medal. Wiadomo, że to jest liga, która składa się z 8 zespołów. Tak naprawdę każdy z każdym rozegra po 4 mecze. Zagłębie pokazuje na razie w sparingach swoją moc, ale ono w Piotrkowie tutaj przegrało, więc myślę, że spokojnie wszystkie zespoły, jeżeli będziecie w pełnym składzie zdrowe, są w zasięgu. Też wychodzę z takiego założenia, że wszystkie zespoły są w naszym zasięgu i tak chcemy, żeby każde spotkanie się rozgrywało, żebyśmy gdzieś tam walczyły o to zwycięstwo w każdym meczu. Po 8 latach wraca do Piotrkowa Joanna Waga. Doświadczona rozgrywająca nabawiła się jednak kontuzji, która może uniemożliwić jej występ w pierwszym meczu. Mogłyśmy się zmierzyć z bardzo dobrymi zespołami i zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy. No, z racji tego, że właśnie trochę nas borykamy się z tymi kontuzjami, więc nie możemy tak w pełnym składzie się zgrywać i próbować czegoś, coś tam budować, więc na razie idzie tak średnio. No ale mam nadzieję, że jakby te wszystko co najgorsze minie i będziemy mogły właśnie w pełnym składzie już do ligi przystąpić i będzie dobrze. Piotrkowianki, podobnie jak ich koledzy z Piotrkowianina, rozegrają we wrześniu we własnej hali 3 mecze. 8 września z KPR gminy Kobierzyce, 16 września z Eurobudem JKS Jarosław i 24 września ze Startem Elbląg. A na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.